Witam w kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy. Dzień dobry, mówi Kasia Staszek. Dziś spotkanie z cyklu Moja Medyczna Historia, czyli opowieść o doświadczeniach związanych z kryzysem zdrowotnym. O chorobie, o zdrowieniu i o tym, jak to doświadczenie zmieniło życie całej rodziny. Opowie nam Joanna Górska, dziennikarka, współprowadząca pytanie na śniadanie w TVP i założycielka Fundacji Silni Sobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Na Instagramie widziałam, że masz tatuaż. On silny, ja silniejsza. Mogłoby to być na przykład podsumowanie jakiegoś sportowego starcia. A dla ciebie co oznacza to hasło? To było pierwsze, co pomyślałam w momencie, kiedy. Usłyszałam diagnozę już po biopsji gruboigłowej, kiedy się okazało, że jest to trójujemny rak, który jest jednak rzadkością wśród wszystkich raków piersi. Kiedy okazało się, że jest bardzo złośliwy i że właściwie jest zagadką dla medycyny i jeszcze lekarz powiedział, że biologia tego guza jest zła to ja spojrzałam na tą kartkę i mi mówię, tak. Nie będę przeklinać, mhm. ale powiedziałam na głos i mówię, nie, ty silny, ale ja silniejsza. Podkazywałam za każdym razem, jak miałam chemioterapię, pokazywałam środkowy palec cały czas z taką złością, że ja chcę się tego pozbyć, chcę być już zdrowa, chcę dojść do tego... Co mogę mieć po tym kryzysie zdrowotnym. I bardzo mi zależało na tym, żeby było normalnie, żebym mogła normalnie funkcjonować, żebym mogła żyć, kochać, wychowywać mojego syna, budować wspomnienia razem ze swoimi bliskimi i z rodziną. I mówiłam sobie, że dla siebie i dla nich wszystkich ja jestem silniejsza od mojego dziada. Od razu byłaś taka zmotywowana. Nie, nie nie to nie było od razu. Wiesz, ja swojego guza wybadałam i wyczułam w takim najszczęśliwszym momencie swojego życia. Wtedy, kiedy już miałam poukładane sprawy prywatne, byłam po rozwodzie, który trwał trzy lata, poznałam Roberta. Nasi synowie już zaczęli bardzo dobrze się dogadywać, funkcjonować ze sobą żartować, wściekać się nawet na, na plaży. I byliśmy na urlopie razem w czwórkę na takiej paczworkowej wyprawie i patrzyłam, jak chłopaki się wściekają. Robert razem z nimi siedziała na plaży, i mówię: Panie Boże, dziękuję, że przypomniałeś sobie, że istnieje ktoś taki jak Joanna Górska. I co za paradoks i jaka kpina losu, że na tym urlopie wybadałam sobie coś pod pachą to nawet nie pierś, tylko bardzo płytko, tuż pod skórą. Ja myślałam, że to jest może jakieś zapalenie mieszka włosowego, że to nie, może nie jest nic, nic poważnego, ale im częściej dotykałam, tym bardziej to było wyczuwalne, ruszało się, było twarde. I poszłam do Roberta i mówię: Robert, czy ja tutaj coś mam, czy, czy ty coś czujesz? On mówi: Tak, Asia, coś, coś tam jest. No i wylądowaliśmy. W sobotę. Pamiętam, we wtorek już miałam USG, na którym było widać, że to nie jest nic dobrego. No a później już biopsje po kolei potwierdziły to, co się wydarzyło. I ta cała kwestia związana z diagnozą, z tym, że dzieje się w moim życiu coś bardzo poważnego, to musiała być. No już teraz mogę to śmiało nazwać taką żałobą po tym życiu, które miałam wcześniej, bo wiedziałam, że wstępuję na jakąś drogę, która jest mi kompletnie nieznana, która może dla mnie się skończyć różnie, dla mojego dziecka również. I był taki moment, kiedy ja po prostu płakałam, dawałam sobie czas, próbowałam się pogodzić z tym, co się wydarzyło. Poprosiłam w pracy o to, abym nie prowadziła programów, tylko czytała serwisy informacyjne, gdzie nie muszę się uśmiechać, żartować. Więc szefostwo, po tym jak się dowiedziało, że, że mam raka, zostałam skierowana właśnie na czytanie serwisów informacyjnych. Nie prowadziłam poranka, ale później, jak już ten okres żałoby i takiego smutku minął, zadzwoniłam do szefa i mówię: Jestem gotowa pracować na pełen gwizdek. I wracam. I tak będę chciała funkcjonować w czasie całego leczenia. Dostałam na to zgodę. I bardzo jestem za to wdzięczna szefostwu z telewizji Polsat, które postanowiło mnie bardzo, ale to bardzo wspierać w czasie leczenia. To był 2017 tak. rok. Mm -hmm. I trzeba powiedzieć coś, może dla, dla, dla wszystkich jest to jasne, że leczenie raka trwa długo. Mm -hmm. Tak? U ciebie to ile zajęło w sumie? To zajęło, bo później po takim zakończeniu leczenia, po radioterapii, kiedy lekarz powiedział, jak dla mnie jest pani zdrowa, proszę pięknie żyć. No, zaczęły się tak naprawdę schody, bo leczenie onkologiczne przynosi tak dużo szkód, jeśli chodzi o organizm, osłabia układ nerwowy, odpornościowy, bolą kości, mięśnie, głowa. Po prostu człowiek jest kompletnie wykończony i wycieńczony. Ja nie miałam czucia od stóp do kolan i od, od dłoni do łokci, więc jeszcze musiałam mieć wlewy kwasu alfa-liponowego, żeby odzyskać to czucie, bo po prostu nie mogłam normalnie funkcjonować, więc to takie leczenie myślę, że ciągle trwa, natomiast leczenie typowo pozbycie się dziada, pozbycie się raka, to było 9 miesięcy, tam no prawie 10, do zakończenia radioterapii. Jak przed gabinetem ankolożki spotykają się kobiety z rakiem piersi, zaczynają się wymieniać doświadczeniami, to mogą się zestresować tym, że te ścieżki leczenia są tak bardzo różne. No po pierwsze mhm. dlatego, że te raki są różne, tak. niektóre są hormonalne. Nie ma dwóch takich samych. Tak, mhm. niektóre są jak twój, potrójnie ujemne, czyli nie ma tam receptorów, którymi mogliby się lekarze zająć. Co jeszcze jest ważne? W różnym wieku są kobiety, mhm. różny jest stopień zaawansowania tych nowotworów. Czy ty tak od razu zaufałaś zaproponowanej ścieżce leczenia? Czy poszukiwałaś dodatkowych konsultacji, chciałaś to zweryfikować? No, my z Robertem mieliśmy prawdziwą pielgrzymkę naprawdę od gabinetu do gabinetu, bo pomysłów na tego mojego trójujemnego raka piersi było bardzo dużo. I wybieraliśmy lekarza tak jak pies poznaje dobrego człowieka, prawda? I się do niego łasi. To my po prostu poszliśmy w pewnym momencie za intuicją, bo jeżeli jeden lekarz mówi, wycinamy i to już zaraz, a drugi mówi, nie, absolutnie, najpierw chemioterapia i proszę podjąć decyzję, to jak pacjent ma podjąć tego rodzaju decyzję? Przecież skąd ja mogę wiedzieć, co ja mam zrobić ze swoim zdrowiem? Więc ufa się przede wszystkim człowiekowi który ma pomysł, mówi jak to będzie wyglądało. Ja mam nawet do tej pory taki rozrysowany schemat przez panią dr Katarzynę Pogodę. K który etap, kiedy będzie następować i co się po czym będzie działo. Więc to jest kwestia po prostu zaufania. I chciałabym też, żeby każdy pacjent wiedział, że nie ma tak, że jak zaczniemy leczenie z jednym lekarzem, to z nim musimy być do końca. Mamy prawo zmienić lekarza na każdym etapie. I ja wiem, że panuje takie przeświadczenie, a bo nie wypada, bo lekarz się obrazi, a jako oni mnie będą później traktować w szpitalu, że ja tak sobie zmieniam tych lekarzy. To, to może mi tylko i wyłącznie zaszkodzić. Nie, pacjenci mają swoje prawa, należy z tego korzystać. Dokładnie też pamiętajmy o tym, że mamy prawo do osoby wspierającej w gabinecie, nie musimy być sami. I to, co jest ważne, nie musimy mieć skierowania do onkologa. Możemy zmienić nie tylko lekarza, ale też szpitala, nawet miasto. Wszystko. Wszystko możemy zmienić. Jeżeli podpiszemy zgodę na leczenie, to nie znaczy, że to jest jakiś pakt, śmierci, e, który do, będzie do obowiązywać życia, tak. do końca życia. Mhm. Zaczęło się u Ciebie od czego? Od y, operacji czy od chemioterapii? Najpierw miałam chemioterapię i całe szczęście, że zareagowałam bardzo szybko, bo od momentu mojego pierwszego badania USG do pierwszej chemii guz urósł z 7 mm do 26. To było zaledwie 5 tygodni takiego też i szukania ścieżki, diagnozowania, bo wiadomo, że nie wszystkie wyniki, które zrobi się na tak zwanym mieście, są w szpitalu onkologicznym respektowane i brane pod uwagę, więc trzeba było zrobić jeszcze raz badanie, później poczekać dwa tygodnie, później jeszcze jedno badanie. I zanim zaczęło się to leczenie 31 sierpnia 2017 roku, no to ten głos. Rósł bardzo szybko ja to czułam pod rękoma i naprawdę to było przerażające, bo był coraz bardziej twardy, coraz większy i no ja czułam, że muszę zacząć bardzo szybko działać. I jak zaczęłam działać, to już nie było żadnego... Zastanawiania się, a może tak, a może inaczej. Zresztą z Robertem też podjęliśmy decyzję, że jak już zdecydujemy się na dane leczenie, zdecydujemy się na onkologa i na chirurga, to idziemy za nimi. I to oni są generałami na naszej wojnie o zdrowie. My, ja jestem jako wojownik, który walczy o to zdrowie i o życie. Moja rodzina, moi przyjaciele to oddziały zbrojne. I wszyscy razem działamy po to, żeby, żeby, żeby żyć i żeby być zdrowym. Zaczęłaś chemioterapię i kiedy przyszedł ten moment, że poczuła się jej skutki, bo prawda jest taka, że chemioterapia no, ratuje życie, ale tak zdrowotnie, jak trochę wspomniałaś, potem się szoruje po dnie. To są mm -hmm. zupełnie nowe dolegliwości, za chwilę mogą się objawiać. A trudność polega też na tym, że trzeba zachować jednak dobrą kondycję, mm -hmm. bo ona jest warunkiem ciągłości terapii, tak? Jeżeli mm -hmm. ktoś będzie zbyt osłabiony, będzie miał niedobre wyniki krwi, za dużo straci na wadze. Może być niedopuszczony do y, dalszego leczenia. Jak ty wspominasz tę y, pierwszą czy kolejną chemię, kiedy jakiś taki kryzys się pojawił? No, pierwszy kryzys, taki zdrowotny, fizyczny, to był zaraz po y, wlewie, bo. Też to dbanie o siebie i mówisz, że niedopuszczenie do, do wlewu, to my pod gabinetem nazywałyśmy odroczką. I każda dziewczyna, która dostawała w gabinecie odroczkę, wychodziła z gabinetu po prostu zapłakana. My jak szłyśmy, ja miałam taką grupę dziewczyn, które bardzo ze sobą i współpracowały i bardzo się wspierały. My byłyśmy stosunkowo młode, więc też miałyśmy inne trochę podejście do leczenia. I kompletnie, absolutnie ufałyśmy naszej pani, pani doktor. I ja wiedziałam, że po pierwszym wlewie może być ciężko, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Nie chcę wchodzić w takie jakieś drastyczne szczegóły, ale jak człowieka kompletnie odcina i nie wie, co się z nim dzieje, nie wie, gdzie jest, nie może chodzić i wie, że ktoś podaje wodę, ktoś trzyma za rękę, ktoś niesie do łazienki bo jednak ma się świadomość, natomiast w ogóle się nie czuje swojego, swojego ciała, no to jest to wstrząsające. To ten, po tym pierwszym wlewie, jak zobaczyłam, jak to może być i że nie mogę chodzić, że odcięło mi nogi, y, bardzo płakałam wtedy i byłam taka przerażona. Natomiast już po pierwszej chemii, po pierwszym wlewie, jak dotykałam swojego dziada i dotykałam swojego guza, to czułam, że on się zmniejsza. I ja wtedy mówię, Zdechnę, a cię dobiję. Mówiłam sobie, że go po prostu wyrzucę ze swojego organizmu, że ja cierpię, ale on jeszcze bardziej. I to mi dawało bardzo dużo siły w momencie, kiedy sama czułam pod ręką, że z tego twardego groszka robi się lekka mgiełka. Pod koniec czerwonej chemii już w ogóle nic nie czułam, a kontrolne USG pokazało, że właśnie z groszka zrobiła się taka chmurka i było tylko jedno miejsce, gdzie był znacznik, bo lekarze zakładają znacznik w miejsce guza, żeby wiedzieć w razie gdyby właśnie chemioterapia się powiodła, gdzie ciąć i jakie zachować marginesy. Dla mnie to było dobrodziejstwo, i to działanie chemioterapii na mój organizm. Ja już później byłam przygotowana i wiedziałam, że po prostu mnie walnie jakieś dwie godziny po zakończeniu wlewu, umawialiśmy się, że wracam ze szpitala, idziemy coś zjeść, bo w czasie mojego leczenia w domu się nie gotowało, bo, bo to powodowało mdłości, więc szliśmy zjeść w naszym bloku w, w restauracji. Ja się najadałam na zapas. Powiedziałam, że potrzebuję jeść, a wiem, że przez najbliższe tak 24 godziny albo więcej po prostu nie będę miała siły na to, żeby cokolwiek jeść. I mieliśmy taki rytuał, że kończę chemię, idziemy jeść, później wracam do domu, ubieram się w piżamę albo dres. Mam przygotowane łóżko, mam przygotowaną pościel na wymianę, bo człowiek się bardzo poci i trzeba pościel zmieniać. Więc byliśmy od A. Do Z przygotowani na to, co będzie się działo. Ja się z tym pogodziłam. Wiedziałam, że okej, okay. jest środa, mam wlew, w piątek wieczorem już będzie w miarę okej. Okay. I tak było. A w sobotę już albo wyjeżdżaliśmy do znajomych, albo wychodziliśmy na spacery, oglądaliśmy filmy. Ja wściekałam się ze swoim wtedy dwunastoletnim synem i syn miał mam mamę. Dla mnie to był bardzo dobry czas. I Niedziela to już pracowałam, bo tak miałam ustalone z, z szefami, że chcę zachować normalność i chcę normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Więc pracowałam w niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę. Normalnie poniedziałek, wtorek, środę prowadziłam program na żywo w peruce, przyklejałam rzęsy i cieszyłam się z tego, że mogę normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Mogę prowadzić program, kojarzę fakty, kojarzę cytaty, wszystko co się dzieje w życiu społecznym, politycznym, ja to wszystko... Ogarnia ja to wiem. I czasami było tak, że wchodziłam do telewizji, uginały mi się nogi po przekroczeniu bramek, bo miałam taką wdzięczność, że mogę normalnie funkcjonować, że to się po prostu w głowie nie mieści. Teraz mam ciarki, jak, jak opowiadam. Po prostu byłam przeszczęśliwa, że mogę tak funkcjonować. W środę kończyłam program, jechałam do domu. Z Robertem spotykaliśmy się na parkingu, przesiadaliśmy się do Roberta samochodu i jechaliśmy na chemię. I tak to wyglądało jeden. Taki najgorszy moment, jak mówiłaś o tym, że pacjentki ze sobą rozmawiają na, na korytarzu, to jak jeszcze zaczynałam leczenie, jeszcze przed chemioterapią, to panie mówiły między sobą, że a, czerwona to najgorsza. Biała to tam już dobrze, to tam już spoko, to tam nie będzie żadnych problemów. I ja tak to sobie wzięłam mocno do serca, że przejdę tą czerwoną i później już na białej będzie luz. Ja bym szła na herbatkę. Tymczasem miałam obronną reakcję alergiczną na, na białą chemioterapię. Miałam wstrząs i nie wiedziałam, co się kompletnie ze mną dzieje. Nawet był Robert wołany z korytarza, żeby pomóc, żeby, żeby jakoś mnie ogarnąć. I lekarz mówi, że no nie może mi podać tej chemii, jak już mi dało sterydy, środki znieczulające, kroplówki i wszystko. I mówi, że on nie może mi tego dać. A ja mówię, panie doktorze, ja nie mam innej alternatywy: albo to dostanę, albo po prostu umrę. A on mówi, ale wie pani, no lekarstwo nie może pacjenta zabić. I ja mówię, ale to próbujmy. W takim razie zróbmy coś. I wtedy ten lekarz z tego dziennego oddziału chemioterapii zadzwonił do mojej onkologi i mówi, co robimy. No i była decyzja, że najpierw znieczulamy. Dajemy sterydy, próbujemy puścić chemii tyle, ile się da, jak tylko będzie reakcja alergiczna, przerywamy, znowu przeciwbólowe, znowu sterydy i tak dalej. Moja biała chemia zamiast dwóch godzin trwała czasami sześć, osiem godzin i to ten ból na tę czerwoną chemię, kiedy masz wrażenie, że po żyłach rozchodzą ci się żyletki, które dochodzą do każdego najmniejszego elementu w twoim organizmie, do najmniejszej komórki. I jesteś sparaliżowana, i łzy ci się zbierają w małżowinach, i nie jesteś w stanie się ruszyć, no to są takie bolesne, bolesne wspomnienia. No ale było, minęło, żyję, funkcjonuję. Jestem już teraz. Sześć lat. Sześć 6... lat od końca leczenia. Tak, 6 lat od zakończenia leczenia. I yy, jest dobrze. Przeszłam to wszystko, i opisaliśmy to z Robertem w m, dwóch książkach. Najpierw pokazaliśmy. To zdrowienie z pozycji osoby zdrowiejącej i wspierającej, i pisaliśmy drugą książkę o tym, jak wygląda życie po raku, przeżyć raka i co dalej. Że to nie jest tak, że kończy się leczenie i, hulaj, dusza, piekła nie ma. Nie, trzeba się znowu sobą zająć, bo rany w psychice i w organizmie są naprawdę rozległe i trzeba się po prostu sobą zaopiekować. No właśnie. Przyznałaś, że potrzebowałaś psychoterapii, mm -hmm. że miałaś reakcje stresowe nawet na sam kolor czerwony. Mm -hmm. Właściwie miałaś syndrom stresu pourazowego, tak, tak. jak, bo, jak tak zostało na przykład z żołnierz, który wraca z wojny. Z wojny. Mm -hmm. Czy coś z tych złych wspomnień, tych reakcji stresowych zostało? Czy udało ci się to wszystko już wygładzić? Już teraz jest tak, że nawet potrafię ubrać się w coś czerwonego. Boże, Nie. teraz pomyślałam, jaką zrobiłam gafę, przyszłam w czerwonej sukience. Ale mi się to podoba. Spoko, nie ma w ogóle żadnego żadnego problemu. Natomiast moment, w którym założyłam pierwszy raz czerwoną bluzę, był takim spełnieniem, bo bardzo na to czekałam. Chodziłam na wiele terapii, i indywidualnych i grupowych. Uczyłam się jak pracować ze swoją głową, jak pracować z wyobrażeniami, z tym co powoduje, że się tak bardzo boimy różnych rzeczy. Ja reagowałam na czerwony kolor na dźwięki, które mi przypominały radioterapię, reagowałam na zapachy, które mi przypominały szpital, nawet na niektóre słowa. I to było tak niesamowite, bo te ataki paniki pojawiały się w najmniej oczekiwanych momentach, kiedy na psychoterapii dostałam narzędzia, właśnie żeby ze sobą pracować, żeby oddychać, żeby. Ukierunkować myślenie w zupełnie inną stronę, to mi bardzo, bardzo pomaga. Tak w ogóle, po prostu w życiu. Te wszystkie mechanizmy i narzędzia pracy ze sobą później dają niesamowite efekty, ale to jest wieloletnia praca, właśnie, żeby się nie bać, żeby się nie bać rozmawiać o śmierci, żeby nie bać się rozmawiać o tym, co się wydarzyło, żeby przyjąć do wiadomości, że jeszcze dużo w życiu może się wydarzyć, ale Możesz sobie zaufać, bo skoro raz dałaś radę, to następnym razem też może dasz radę. Zaufaj sobie. I tyle. I ja zmieniłam bardzo podejście, bo pewnie wiesz, że na samym początku, jak zakończyłam leczenie, wbrew temu co mówiła moja onkolog, ja chodziłam do lekarza i robiłam badania co trzy miesiące. I moja onkolog mi mówiła, że ja robię sobie tylko i wyłącznie krzywdę takim chodzeniem i czekaniem od badania do badania. Ja natomiast y, miałam takie podejście, że jak mam wszystko pod kontrolą, to jestem spokojniejsza. I to stresowało trwało. cię już dzień przed badaniem, dzień badania, czekanie na wynik, to wszystko było Tydzień był dzień przed. A tydzień. później tydzień po i takie czekanie, najpierw na badanie, później na wyniki, y, później czekanie, co przyniesie następne badanie i to tak życie w takim ciągłym y, jednak stresie, ale za każdym razem, jak słyszałam czysto, to mi dawało tak na dwa i pół miesiąca takiego spokoju, że usłyszałam czysto to moje ulubione słowo. I tak robiłam. Teraz się badam co pół roku i to jest wystarczająco. Jestem po psychoterapiach, jestem silna wewnętrznie i psychicznie i myślę, że to jest y, dobra droga. Natomiast te wszystkie sprawy związane z przebytym leczeniem i tymi skutkami ubocznymi, kiedy y, masz problemy z chodzeniem, y, masz hemobrain, czyli y, nie pamiętasz różnych faktów, ludzie teraz wiedzą y, jak można mieć problemy na przykład z nazywaniem rzeczy różnych po covidzie, że mgła covidowa i nagle nie wiesz, że to są słuchawki, tak? I grzebiesz w głowie i, i nie wiesz, co się, co się dzieje. Więc ćwiczenie głowy, ćwiczenie żonglerka mi bardzo pomogła. Takie zajęcia logiczne na, na, na myślenie. No to wszystko sprawiło, że praca nad sobą daje w pewnym momencie efekty. Ale nerwica lękowa, tężyczka, insulinooporność, problemy z układem kostnym, nerwowym, to są wszystkie rzeczy, które dostałam w spadku. Po raku, z którymi muszę sobie radzić i żyć, ale żyję. Najpiękniej, jak się da. No właśnie. Piękniej robisz nowe rzeczy. Rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj do, do studia, że poniekąd ta choroba dodała ci skrzydeł, masz odwagę robić rzeczy, które chodziły ci wcześniej po głowie, ale nie było na nie w życiu miejsca. Słyszałam też, jak twój partner, Robert, wspomina ten czas choroby. Słyszałam, jak ty opowiadasz o jego zachowaniu w tamtym okresie. No, choroba to wiadomo, dla nikogo nie jest łatwe doświadczenie. Dla par często to jest początek ich kryzysu, kryzysu ich relacji, a u was wydaje się, że jest zupełnie inaczej. To was jakoś zbliżyło, wzmocniło. Powiedziałaś mhm. o dwóch książkach, ale też założyliście fundację. Mhm. Wiesz, to nie jest tak, że ten kryzys i ten rak cokolwiek nam dał. Tylko to jest tak, że my z tym sobie poradziliśmy w taki, a nie inny sposób. I to nie jest zasługa tego, że zachorowałam i mogliśmy jakoś zacząć inaczej żyć, tylko my z tym kryzysem, z tym, że rak nam bardzo dużo jednak zabrał. Bardzo nas wyhamował i mnie, jeśli chodzi o pracę, i Roberta, jeśli chodzi o jego firmę i biznes. Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś ambicje, plany. My I zobowiązania. Musieliśmy bardzo i zobowiązania, my musieliśmy bardzo zwolnić. Robert zajmował się twoim synem, kiedy ty nie mogłaś. Tak. Potem się zajmował tobą, a w nocy odpracowywał to, czego nie zdążył zrobić w ciągu dnia. Tak, i w czasie mojego zdrowienia było tak, że wszyscy byli zainteresowani tylko i wyłącznie mną. A Roberta o to, jak on się z tym wszystkim czuje, jak on sobie radzi, co myśli, jakie ma emocje, zapytała tylko jego mama. Dla wszystkich to było oczywiste i normalne. Zajmujemy się chorą, a Robert. Jako radzić. osoba wspierająca ma sobie radzić. On sobie świetnie radził. Tylko, że jak w nagrodę za chemioterapię, Robert tam wymyślił taki, taki patent motywacyjny, że jak dam radę z tą chemioterapią, to on mnie zabierze w piękne miejsce. I rzeczywiście tak było, poleciliśmy na Seszele, i to był pierwszy moment, kiedy mogliśmy tak porozmawiać. I on dopiero wtedy mi powiedział, że on się też bardzo boi, że Chodzi biegać, robi treningi i krzyczy w miejscach, gdzie nie ma ludzi, żeby pozbyć się wszystkich emocji. I to był dla nas bardzo dobry czas, bo mieliśmy te chwile na to, żeby porozmawiać o tym, co się w naszym życiu wydarzyło. I też taki apel do, do ludzi, żeby zwrócić uwagę na tych, którzy ogarniają życie wtedy, kiedy ktoś w domu choruje. Bo jak choruje jedna osoba, to tak naprawdę chorują wszyscy. I żeby wspierać takie osoby i zapytać ty, hej, może coś potrzebujesz, może być coś chciał, może być coś chciała, może chcesz gdzieś wyjść, a choć pogadamy, może chcesz coś właśnie obgadać, może masz jakąś potrzebę, żeby po prostu najnormalniej w świecie posiedzieć, obejrzeć film, zjeść pizzę. Jestem dla ciebie, nie jestem tylko dla Asi, ale dla ciebie, Robert, też jestem. Więc y, zwracajmy uwagę na taką Rola, którą pełnią osoby wspierające i wspierajmy też oczywiście osoby chore. Wiadomo, że to, co wiedzieli moi bliscy o tym, co się ze mną dzieje w mojej głowie, w moim ciele, to było jakieś, ja wiem, z 40%. Bo wiadomo, że człowiek nie chce obciążać innych. Zakłada jakieś maski, że nie jest aż tak źle, że nie jest aż tak potwornie, że daje radę. A wiesz, na koniec dnia to ja w łazience siedzę i się boję, czy dożyję następnych świąt Bożego Narodzenia, nie? Więc nie bójmy się takich trudnych sytuacji. Wspierajmy ludzi, którzy mają kryzys zdrowotny w swojej rodzinie. Fundacja Silni Sobą, którą założyliście z Robertem, ma się zajmować osobami, które są po, jak to mówicie, ostrym przejściu, jakimś doświadczeniu, kryzysie zdrowotnym, czyli. W jakiej one są sytuacji i czego takie osoby potrzebują? Z czym się zwracają do fundacji? Zrobiliśmy taką akcję Silni Sobą. To była sesja zdjęciowa i był werniszcaż pracy dwóch fotografek i było 10 historii ludzi, którzy chorowali i się wspierali. I te osoby oczekują z jednej strony normalnego traktowania po zakończeniu leczenia, z drugiej strony chcą też, żeby. Ludzie wiedzieli, że mają prawo być słabsi, trochę mieć inne spojrzenie na różne rzeczy, ale to, czego chcą osoby po chorobie nowotworowej, to normalnego życia i normalnego funkcjonowania. I kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że to nasze normalnie po leczeniu, to nie jest to normalnie, które było przed leczeniem, i im szybciej sobie zdamy sprawę z tego, że tamto, co było kiedyś, już dawno było i nigdy nie wróci, tym lepiej dla nas. I my, jak już rozwiniemy skrzydła, chcemy u nas z fundacji prowadzić i zajęcia terapeutyczne, chcemy mieć zajęcia grupowe i indywidualne, zajęcia też ruchowe. Chcemy organizować wyjazdy takie dla par, gdzie jest osoba chorująca i wspierająca, tak, żeby mężczyzna na nowo poznał swoją kobietę, żeby kobieta nie patrzyła na swojego mężczyznę jak na opiekuna, a mężczyzna nie patrzył na swoją kobietę jak na pacjentkę onk onkologiczną, tylko zobaczył w niej właśnie tę dziewczynę, w której y, kiedyś się zakochał, że zmienia się ta rola i już nie jesteśmy w takim schemacie, w jakim byliśmy do tej pory. Więc na tych wyjazdach chcemy, żeby był seksuolog, żeby był psycholog, y, ale y, powoli na razie rozwijamy skrzydła, robimy tyle, ile jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy milionerami, którzy mogliby po prostu z konta na konto przerzucić i, i pomagać. Natomiast wszystko, co robimy, na przykład jesteśmy zapraszani do korporacji, aby mówić o tym, jak rozmawiać o raku. Więc pod hasłem silny pracownik, silna firma zdrowa firma to silny i zdrowy pracownik. Robimy takie prelekcje w korporacjach. W ten sposób zarabiamy na to, żeby fundacja mogła funkcjonować i też dochód z książek jest przekazany na, na, na fundację, i w tym roku mamy fantastyczny projekt. Będziemy rozdawać onkowy prawki. Już prawie wszystko się uszyło, i czekamy na ostatnie rzeczy do zestawu. I onkowy prawki. Koszt jednego takiego zestawu to jest prawie 500 zł. Tam jest porządny, gruby koc na chemioterapię, bo nie wszyscy wiedzą, że w czasie chemioterapii jest potwornie zimno, bo chemia ma temperaturę tak 18 mniej więcej stopni, więc jak rozchodzi się po całym ciele, naprawdę ona dochodzi do koniuszków wszędzie. Jest przeraźliwie zimno, i nie każdy pacjent o tym wie że powinien mieć ze sobą coś, żeby się przykryć. I jak ja miałam wlew i widziałam, że panie się przykrywają a to sweterkiem, a to chustką i zmieniają z rąk na ręce, bo już jak nogi ogrzały, to teraz może ogrzeją trochę, trochę ramiona, to bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić coś, żeby ci ludzie po prostu nie marzli w tym, w tym szpitalu. Więc w onkowyprawce będzie gruby koc, którym będzie można się przykryć po same uszy, z naturalnej tkaniny, bez żadnej sztuczności, i to są naprawdę porządne rzeczy. Chustka na głowę dla kobiety, dla mężczyzny, czapeczka na, na głowę. Będzie też kosmetyczka, będzie ulotka z informacjami, które opracujemy. Jesteśmy w trakcie pracowania nad ulotką, gdzie eksperci, lekarze mówią, jak dbać o siebie, jak się ruszać, co jeść, co może w czasie leczenia się wydarzyć. My z Robertem też podzielimy się swoimi radami na ten czas. Zdrowienia, więc ta ulotka jest dla nas też bardzo istotna. I butelka na, taka termiczna, na ciepłą lub zimną wodę na jakąś herbatę, to wszystko w dużej torbie szoperce takiej do szpitala. I będziemy to rozdawać i w małych, i w dużych szpitalach onkologicznych za pośrednictwem koordynatorów pacjenta onkologicznego, bo oni najlepiej wiedzą, komu taka pomoc jest potrzebna. Czyli w Fundacji. Będziecie chwytać za rękę i chwytacie już dzisiaj pacjentów tam, gdzie systemik zostawia, bo te pewne rzeczy kosztują. Nie, wielu osób na nie niech stać, choćby twoja psychoterapia, prawda? Mhm. Trzeba mieć i świadomość, że ona może się przydać i pieniądze, żeby. Ją sobie zorganizować. Tak, i szukajmy takich możliwości, bo jest bardzo dużo fundacji. My współpracujemy i z Rakentrolem i z Café. Natomiast mm, też jeśli chodzi o psychoterapię, to Stowarzyszenie Unicorn bardzo polecam. To nie są tanie rzeczy, natomiast bardzo skuteczna terapia z Zemontonowska przynosi niesamowite efekty. Więc to polecam. I polecam nas, polecam nas wspierać, obserwować nasze książki, to co robimy. Wiem, że dla wielu osób jest to inspiracja, bo dziewczyny piszą do mnie wiadomości, one są bardzo budujące. I teraz, kiedy ja mogę żyć i funkcjonować po swojemu, zobacz, odeszłam z. Pracy, którą kochałam, bo wiedziałam, że już nie robi mi dobrze takie żyłowanie swojego organizmu, więc odeszłam. Poszłam na swoje, założyłam firmę, postanowiłam pójść na studia podyplomowe, o których marzyłam, na kształcenie głosu i mowy. Zrobiłam to. Później zostałam sama wykładowcą na, na uniwersytecie. Teraz już wypuściłam drugi rocznik swoich studentów, którzy świetnie się rozwijali pod moimi skrzydłami. Fundacja super działa, firma się rozwija. Zaczęłam prowadzić pytanie na śniadanie z fantastycznym Robertem Stockingerem. W domu wszystko świetnie się układa, i myślę, że takie małe rzeczy, które przynosi nam życie i nad którymi też. Bardzo pracujemy, bo przecież to wszystko samo nie przychodzi. Może dać nam bardzo dużo radości satysfakcji, i takiego poczucia, że jest ok, i będzie ok. I bardzo życzę i sobie, i wszystkim, którzy mają jakiś kryzys zdrowotny, żebyśmy na starość karmili gołębie w parku, w, w kokach na głowie, takich siwych, no i żebyśmy umarli ze starości, a nie na raka. Zdrową rozmowę kończymy zazwyczaj cyklem prawda czy mit. Aha. Czy jest jakieś przekonanie, z którym zaczynałaś leczenie, albo z którym się spotykasz, wspomagając osoby chore? Takie przekonanie, które okazuje się prawdziwe, albo przeciwnie jest szkodliwym mitem i warto o to wiedzieć? Ja bardzo dużo słyszałam na korytarzu w szpitalu onkologicznym takich bzdur. To nawet nie mity o tym, że chemia jest tak żerąca, że wypala w dziury w podłodze na przykład, tak? Więc jak ci wejdzie w żyłę, to tam nie wiadomo, co się będzie działo. Więc to jest w ogóle masakra, że w czasie radioterapii te promienie tak strzelają i człowiek się czuje jak na dyskotece. No po prostu bzdura kompletna. Też mity i taki fałsz, że rakiem można się zarazić, że w ogóle samo myślenie o raku to może spowodować że, że zachorujemy na raka. Też te wszystkie historie związane z ziołolecznictwem. My jak pytaliśmy naszą panią doktor i padło takie pytanie pani doktor, ale co my możemy zrobić, jak my możemy pani pomóc w tym całym leczeniu? Myśleliśmy właśnie o jakichś może suplementach, o jakichś wspomagaczach, wlewach witaminowych, cokolwiek, czy, czy można cokolwiek zrobić. I pani doktor powiedziała, jedyne o co proszę to dbanie o silną głowę. I tutaj też jest mit taki, że tym pozytywnym myśleniem to my się wyleczymy. Nie. On pomaga, on wspiera, dodaje nam bardzo dużo sił, ale to nie jest tak, że jak my sobie pomyślimy, że właśnie w tym momencie się leczymy sami i rak znika. No to to są chyba jakieś opowieści dziwnej treści. Dbajmy o siebie, dbajmy o swój dobrostan, ufajmy lekarzom. I nie czytajmy za dużo odnośnie statystyk. Nikt z nas nie ma na imię statystyka. Nikt. To już wszystko w tym odcinku Zdrowej Rozmowy. Dziękujemy za uwagę, za to, Dziękuję że nas bardzo. słuchacie. Tak, żegna się z wami Joanna Górska. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia i szczęścia i pięknego życia. I Kasia Staszek, do usłyszenia. Wydawczynią Zdrowej Rozmowy jest Urszula Pieczek, a odcinek do emisji przygotował Oles Kalmuk.